Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pomidorepel i witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Pandemonium 1. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za Lost Caves, czyli za poziom numer 4. No i tak to przejdziemy sobie kolejne 3 poziomiki. Jeśli chodzi o ten poziom, na samym początku, jak zauważyliście, rozpoczynaliśmy od tytułowego wejścia do jaskini. No i już naszymi pierwszymi przeszkodami są rośliny, które wypuszczają różowy kwas, tylko że w postaci bąbelków, oraz pająki. Przeciwnikami również tutaj będą te szczuro-nietoperze. No i będziemy tutaj napotykali różne power-upy. Power-up, który w tym momencie, że tak powiem, zebrałem, jest to power-up zielony. I on służy do tego, że on zmniejsza obiekty. Może tutaj zmniejszyć przeciwników lub cokolwiek jakby spada na naszą postać. W tym wypadku wydaje mi się, że również mógłby zmniejszyć kamienie, które na początku tego poziomu spadały w centralnie na nas właściwie. Ale dobra. W poprzednim odcinku, czyli w zasadzie w odcinku pierwszym, wytłumaczyłem wam fabułę gry, powiedziałem, na czym gra będzie się skupiać, jakie mamy zadanie w tej gierce, no bo przecież zadanie w tej gierce jest no przede wszystkim pokonanie 3 bossów, właściwie to jednego takiego głównego bossa, którym będzie niejakie wielkie oko. No i oczywiście, że tak powiem, pokonując tych bossów, osłabimy tą bestię, która jakby nawiedziła to miasteczko, gdzie Fargus i Niki przebywali, bo nie wiem czy wiecie, ale przypominając pierwszy odcinek, to Fargus i Niki udali się na tą wielką podróż pomiędzy tymi wymiarami tylko dlatego, by unicestwić też tą wielką bestię, ponieważ bossowie, z którymi będziemy walczyli, mają delikatnie wpływ na tą bestię. Tak więc wiecie, o co chodzi. Ogólnie nie wspomniałem wam o wersji PC-towej, znaczy wspomniałem tak, jak tam mówiłem odnośnie różnych portów, ale nie wspomniałem pod względem technicznym, ponieważ wersja PC-towa ma jedną różnicę. Nie wiem czy wiecie, ale aby odpalić wersję PC-tową Pandemonium 1 oraz 2, potrzebujecie mieć kartę graficzną 3D Glide. Ta karta graficzna, z tego co ja się dowiedziałem z mojego tak zwanego researchu, jest to karta graficzna, która jest bardzo rzadka, a jak już ją znajdziecie, to jest ona cholernie droga. I ona jakby, nie wiem, umożliwia granie w tę gierkę w pewien sposób, albo gra jest płynniejsza dzięki temu, ponieważ chodzi w 60 FPS-ach. Taka sama sytuacja była z Gexem, ponieważ Gex również doczekał się swoich portów PC-towych, aczkolwiek w... To bardziej się tyczy Gexa 2, jak i zarazem Gexa 3. Jeśli chodzi o ten poziom, co ja mogę jeszcze powiedzieć odnośnie Lost Caves? To był właśnie jeden z tych pierwszych poziomów, który bardzo mocno nadepnął mi na odcisk. Gdy byłem mały, w wieku 5-6 lat, w tym poziomie miałem bardzo wielkie problemy właśnie z tymi kwiatami, jak i z pająkami. To też jakby zważało na tym, że ja nie zbierałem w ogóle kompletnie tych upgrade'ów zdrowia, w sensie tych serduszek, co oznacza, że praktycznie miałem uzasadnienie tego, że nie ukończyłem nigdy gry, ponieważ no jak olewałem upgrade'y, no to co się dziwić. Ostatni boss kopał mi zadek i wszyscy pozostali mi kopali zadek, więc no jedyne co mogłem zrobić, to wiecie, wpisać sobie hasło i jakby ominąć dany poziom, bądź też i daną lokację, ale to nie było mi na rękę, bo będąc małym gnojkiem, zresztą teraz tak samo bym pewnie postąpił, no to wiecie, dla mnie byłby to cios jakby w serce, ponieważ jednak no gram w grę po to, by ją też i przejść i doznać swego rodzaju wrażeń z danej produkcji, czyż nie? A takie pójście sobie na łatwiznę i wpisanie hasła i omijać nawet najgorsze poziomy, no to wiecie, równa się do niczego, no bo w takim bądź razie mogę również powiedzieć, że gry nigdy nie przeszedłem, jeżeli gram na takich zasadach, na bardzo chorych zasadach. Przed chwilą zebraliśmy tarczę, która umożliwiła mi nietykalność. Jak widzieliście, oczyściłem sobie perfekcyjnie wręcz drogę. Do oczywiście ołtarzyku bądź też balkoniku z exitem. Nadszedł czas na 5. poziom Fungus Grotto. I sama ta nazwa Grotto, wiecie z czym mi się kojarzy chyba, nie? Wiecie, ten mem z Grotto, Izakiem i tak dalej. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek wspomnę o Izaku w ogóle na moim kanale. Tak by the way. Ale dobra, Fungus Grotto, jest to jeden z tych poziomów, gdzie tło, jakie nam jest zaprezentowane, to jest jakby
tytułowa, nie wiem, Kraina Grzybów czy coś takiego. Oczywiście niedosłownie, no bo wiecie, chyba nie chcemy popaść w jakąś schizofrenię albo w atak schizy. No bo wiecie, o co chodzi. Kraina Grzybów i tak dalej, LSD. Ale muszę przyznać, że jak na grę właśnie z 1996 roku i w 2,5D, bo chciałbym przypomnieć, że postacie, mimo że poruszają się, wiecie, w prawo i lewo, to jednak gra jest w 2,5D, ponieważ modele są 3D. Tak jeszcze chcę, że tak powiem, wspomnieć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wam nie wspomniałem w poprzednim odcinku, za co oczywiście mogę zostać słusznie skatowany, ale... Nie wiem, czy wiecie, ale pomiędzy Pandemonium 1 a 2 jest różnica odnośnie liczniku żetonów czy czegoś tam. Może w sumie wyjaśnię bardziej, o co chodzi. Tak więc zamieniajmy się wszyscy w słuch. Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie, o co chodzi z na przykład, jakby wam to powiedzieć, no z żetonami bądź też różnymi itemami, które po zebraniu danej ilości dają wam życie. Jak zauważyliście, Pandemonium jest pierwszą grą chyba z całego mojego kanału, która troszeczkę, że tak powiem, poszła sobie na łatwiznę i zamiast, jakby wiecie, zebrać 100 czegoś tam, załóżmy, nie wiem, 100 monet, tak jak w przypadku Mario albo owoców Umpa w Crashu i zdobywamy życie, to na przykład w Pandemonium 1 zbieramy 300 żetonów i mamy dopiero życie. Tak więc jest to dosyć ciekawe zjawisko, muszę przyznać, ponieważ nigdy nie zdarzyła się chyba gra, która robiła coś podobnego. A jeżeli coś takiego było, to możecie mi śmiało napisać w komentarzach, bo być może nie pamiętam. A co mogę powiedzieć odnośnie Fungus Grotto, tego właśnie poziomu, który w sumie przed chwilą przeszliśmy? Jeżeli chodzi o Fungus Grotto, o, teraz będziemy mieli Acid Pulse. Jeżeli chodzi o Fungus Grotto i właściwie ten Acid Pulse, to te dwa poziomy właśnie rozpoczęły wielką tyradę odnośnie tej gry, jeżeli chodzi o mnie w młodym, bardzo młodym wieku, ponieważ bardzo mocno rage'owałem przechodząc tę grę, dlatego że właśnie nie zbierałem tych upgrade'ów żyć, co wtedy łączyło się z tym, że no sorry Winnetou, ale no niestety spieprzyłeś sprawę, no i jedyne co ci pozostaje to to, że no... Masz przesrane. Co ja mogę powiedzieć? Masz przesrane, no nie pokonasz pozostałych poziomów, ponieważ olałeś upgrade zdrowia. Wolałeś rushować grę. Jeśli chodzi o Acid Pulse, ten poziom bardzo mi się podoba pod względem właśnie graficznym, jak i muzycznym. Po prostu właśnie od... Właściwie w sumie od pierwszego poziomu, od początku gry do samego końca gra ma bardzo taki, nie wiem czy to będzie dobre określenie, ale majestatyczny soundtrack. Ona jest taka... Ten soundtrack jest bardzo mocno pasujący do jeszcze jakiejś gierki RPG. Tylko nie jestem w stanie wam powiedzieć jakiej gierki, ale na pewno do jakiegoś RPG by pasował ten soundtrack. Tak swoją drogą, taka mini ciekawostka, kluczyki, a raczej wiecie... no właśnie te kluczyki, które teraz zbieramy, to one są jakby... One były potem użyte w 102 Dalmatyńczykach. Taka ciekawostka, bo wczoraj 10 października robiłem streama z Dalmatyńczyków w sumie. Tak, wy to będziecie widzieli 2 stycznia 2019 roku, a ja to nagrywam jeszcze w październiku 2018 i muszę przyznać, że jesień nie jest tak zimna, jaką się zapowiadali, bo wciąż czuję, jakby to było lato, serio, momentami można sobie chodzić w krótkim rękawku, ale w sumie nie o tym mowa, no bo chciałbym się skupić jednak na kolejnej ciekawostce, którą chcę wam przekazać, a mianowicie odnośnie tych końców. No i właśnie, w tej grze musimy zebrać 300, by zdobyć życie, co nie? Wyobraźcie sobie, że w Pandemonium 2 zbieracie 500 i dopiero macie życie. Tak więc, wow, serio. I oczywiście 80% i 85% stanowi w tej gierce bonus, czyli jak zdobędziemy 80 bądź też 85% końców i wzwyż, to będziemy mieli odblokowaną rundę bonusową, a w Pandemonium 2, kiedy zdobędziemy konkretną ilość, czyli w tym wypadku 80%, no to wtedy będzie dopiero runda bonusowa. I tutaj mamy już zakończenie tego poziomu. Nie robiąc 100%, ten poziom jest bardzo łatwy.
I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak wiem, dosyć krótki, no ale no niestety. Jak nie robi się 100%, to tak często bywa. Tak więc, mam nadzieję, w sposób ciekawy prowadzę Let's Play i że jestem informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, jakie tu publikuję. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to bardzo byłbym wdzięczny, jakby zostawił łapkę w górę, bo to też motywuje. A w następnym odcinku zabieramy się za Shroom Lorda, naszego pierwszego bossa. No i standardowo kolejne 3 poziomy na odcinek. Zobaczymy, w jakim przedziale czasowym się zmieścimy w następnym odcinku. Być może następny odcinek będzie dłuższy, bądź też i krótszy. A i nie zapomnijcie wbić jeszcze na social media, które są wszystkie podane w opisie, jak i w komentarzu. Ja będę się teraz z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się i cześć. Do następnego razu, czyli w sumie do jutra. Do 3. odcinka i pozostałych. Cześć.